Davik, wielki B nas totalnie torturuje. To jest wielki Benz V. A no tak, faktycznie. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson, jest ze mną dzisiaj Żaba. Dave? Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy dalej poznawać zagadki wielkiego B, które poznawaliśmy u Davika na kanale. Więc jeżeli ktoś nie widział filmu na kanale dzisiaj u Dave'a, to koniecznie wbijcie teraz. Link do jego kanału jest oczywiście w opisie, tam wleciał odcinek, więc najpierw nadróbcie tam i wróćcie tutaj, żeby obejrzeć odcinek ten, ponieważ to jest kontynuacja tak naprawdę. Zobaczymy, co dzisiaj się wydarzy, ponieważ w poprzednim odcinku... W poprzednim odcinku znaleźliśmy m.in. te tabliczki tutaj. To w ogóle jest drama, co to są za tabliczki? Patrzcie, co tu jest napisane. Postaram się wam pokazać... Postaram się wam pokazać, że wcale nie jestem taki zły. Coś tam, ale mi się wydaje, że on wcale nie jest taki dobry, za jakiego się podaje, David, wiesz? Chciał mi zabić córkę, porwał mi córkę i mówi, że nie jest zły, no przecież jak ja bym mu przypomniał. No to jest kłamstwo, to jest kłamstwo w żywe oczy po prostu, w biały dzień, tak. Kłamie frajer, kurde, nie zezwolimy. Nie, to nie możemy na to pozwolić, stary, dobra, ale to chodź. Zobacz, znaleźliśmy coś takiego i Ej, właśnie, co to jest? Kurde jest? Co ja to jest? Dobra, to czekaj, sprawdźmy to. Czekaj, spokojnie. Na samym początku chciałbym wam polecić naprawdę bardzo fajną usługę, z której wszyscy możecie skorzystać. Mowa tutaj o Leti Shops. Jest to cashback, który pozwala nam zaoszczędzić naprawdę bardzo fajną sumkę na zakupach w internecie. Serwis sprawia, że część wydanych pieniędzy na zakupy w internecie wraca do waszego portfela. Do wyboru mamy naprawdę masę sklepów, bo jest ich ponad 2000. Wow. Między innymi mamy tam takie sklepy jak Allegro, AliExpress, eObuwie czy Pyszne.pl. Zarejestrowanie się w Leti Shops jest całkowicie darmowe i bardzo, bardzo łatwe. Ogólnie cała strona jest bardzo przejrzysta i intuicyjna. Jak dla mnie, to wielki plus. Leti Shops zadbało o wygodę dla swoich użytkowników, dlatego możecie zainstalować sobie wtyczkę do waszej przeglądarki, która będzie was informowała o tym, że jakaś dana promocja w miejscu, gdzie chcecie właśnie zrobić zakupy, jest możliwa. Do końca czerwca Leti Shops dało też 5 razy cashback w 3 do 7 sklepach, które właśnie widać na ekranie. W tym momencie, kiedy to nagrywam, jest to Media Expert, Modivo i Sephora. Nie wiem, co to jest Modivo, szczerze przyznam, ale Sephora wiem, że to jest z kosmetykami, więc dla dziewczyn, których tu jest dosyć sporo, to powinno być dosyć bardzo wartościowe. No i Media Expert, no to dla takich chłopaków jak ja, które grają w gierki, więc mi się podoba. Dodatkowo nowi użytkownicy dostają konto premium na 7 dni. Co sprawia, że macie podwyższony cashback aż o 30%. Jeśli ktoś jest zainteresowany, wszystkie linki macie w opisie, wystarczy zjechać na dół, kliknąć. I miłych zakupów. Sprawdźcie to, bo tego nie było tu, stary. Ja tu miałem pole kaktusów, które sobie normalnie żyłem. Ale są te bloki wielkie. O, przepraszam! Przepraszam, ale bo ja w stopę cię uderzyłem. W stopę cię uderzyłem, bo paznokcie miałeś za długiego. Musiałem ci go ułamać. I co, teraz tak będziesz jęczał przez cały odcinek? Dobra, patrz, kurczę, muszę coś zjeść, bo jestem głodny strasznie. No nie wiem, szukaj, jest tu coś? Ała, kaktus mnie bije. Co tu jest? Czekaj, tabliczka tam jest jakaś. Co tam pisze? Co tam pisze? Czekaj, bo ja nie widzę tej tabliczki dobrze. Czekaj, to trzeba zniszczyć jeden blok. Cyk, cyk. O kurde. Podążaj za B blokami. Co? B blok. On to nazywa B blokami. B blok. B blok, co jest z nim tak? Podążaj za B blokami. Ej, tam faktycznie są, tu są bloki, patrz. B bloki. Dobra, tu są bloki, tu. Czekaj, ej, dobra, patrz, widzisz jakie widać? Oj, ale kurde, no faktycznie, stary, one są widać mega ewidentnie, widoczne. Widać ewidentnie trasę, którą mamy podążać. Dobra, dobra, lecimy tam tą stronę. Kurde, no dawaj z tymi B-blokami. B bloki. Najlepsza nazwa, jaką mógł wymyślić ten wielki, no. Wielki Benz V. Wielki baran. To prawda, wielki Benz V, co się posługuje B-blokami. O, tam jest kolejny, dobra. Ale ciekawe, jak długo będziemy musieli tak iść. Co? Czekaj. Zobacz, jaka tu jest piękna sawanna. Ty nie zwracasz uwagi na otoczenie. No, sawanna, bo ja się tak zająłem. No tak się zająłem. Ty, tam jest cave zone jakiś, widzisz? Majorka, going through the motions, oh, it's Majorka, Majorka. Aaaa! Co jest? Czekaj, żyję. Jezu, jak się wystraszyłem. Nagle się tak wydarłeś. Nie wiedziałem, o co chodzi. Dobra, czekaj, bo tu jest blok. Gdzie ty idziesz? Idę do ciebie, bo spadłem. Zrobiłem upadek i kariusza. Ty poszedłeś w ogóle. Dobra, chodź, upadek tu jest blok jakiś. Ej, idę. Tu patrz. Uff, kurde, dobra, ja tam wbijam. Dobra, to czekaj. Dobra, nic się nie stało, arbus nie ma żadnego zwierza, nie porwał nic. Dobra, wskakujesz? Dobra, ja też wskakuję, uwaga, hop. Wow! Przejść.
Co? Czytaj, czytaj. To jest musicie przejść tą samą trasę, ale w drugą stronę. Co? Aha, czyli tam trzeba iść. Dobra. Czyli w drugą, ale czekaj. Ale jak, może tą samą trasę od tamtej piramidy w drugą stronę? A, kurde. W takim ty to masz łeb, ty to masz łeb, dobra. To nie. Kurde, no, nie. Poczuj się! Nie, nie ma zbroi. Wygrana, ale już prawie zginąłem, prawie zginąłem w tym starcie. Trzy serduszka mi zostały. Dobra. Gdzie ty jesteś? A, tu jesteś. Dobra, chodź. Chodź, lecimy w takim... O, czekaj, czekaj, ale sprawdźmy to. Poczekaj, czekaj. Stoję w tym miejscu, w tym bloku i patrzę na kordy. Okej. W drugą stronę, czyli w tamtą, to zmienia się co? To się zmienia. Czyli to jest... Poczekaj, pamiętaj. 8237. 237, końcówka. Trzeba zapamiętać 237 i musimy stanąć teraz koło tej, w tej piramidzie i w drugą stronę pójść tyle samo bloków, ile jest od tego bloku w tamtą. Dobra, 237. Bo, no tak to rozumiem, że w drugą stronę. Od tamtego, tam było polecenie, żeby iść w tą. No, tak, tak mi się wydaje, że o to chodzi. No nie wiem, mogę się mylić. Okej, ale to może być naprawdę ciężkie, ponieważ ja nie zapamiętam tych cyfr. Nie, no ja pamiętam, 237. Nie, te 8000 nie jest ważne, bo to nie jest na tyle dużo bloków. 8237. 8237. 8237, tak. Zapisz to na czole, zapisz to na czole, nie? 8, 8, 2. Gdzie ty jesteś? 7. Zapisałem se na czole, ole. Dobra. Gdzie ty jesteś? Ja. Chodź. Jestem przy sercu. Co? Serce, jak ty tam tak szybko polazłeś? Ja nie mogę, jak ty mnie wykiwałeś. Dobra, no chodź, chodź, chodź tutaj, koło tego. Czekaj, staję tu, przy środku tu staję. Jest 8437, czyli 200 bloków równo. 200 stąd. Czyli 200 prosto. Stąd w tamtą stronę. Na wprost, dobra, no dawaj, na wprost. 200 bloków. Jaka podróż w ogóle, stary, jak to trzeba wyliczyć. 200 bloków, kurde, ty, to daleko, tak daleko od naszej... Tak perfekcyjnie trzeba, tu muszą być, wiesz, perfekcyjne liczby. Widać, że ten wielki B lubi takie. No, potężek B tutaj lubi się bawić w takie rzeczy. Dobra. Równo 200, idziemy. Równo 200. O, te zieloni, nie, przyjaciele! Nie. Ile, dwóch? Ja ich ignoruję. Dobra, nie wybuchli, nie wybuchli. Ej! Ja to ignoruję. Ej, widzę coś! Jest coś, tost, dobra, melduje. Czy to jest to? Czy to jest to? Kurczę, akurat noc, akurat noc! Ej, ile jest potworów? Dobra, ja schodzę szybko na dół! Ktoś tam... Kurde! Kurde! Nie! Nie! Kurde! O kurde! Ja. Dobra, jezu, czekaj, to ja odparty! O, jaki? Ja co tu jest grane? Story, ginę, drży... odlapię, nie! Nie, 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 nie rób tego, nie rób tego! Nie! Nie żegnaj! Idę pan do ciebie! Dobra, czekam tu na ciebie. Twoje itemy leżą. Czekaj, wywalam wszystko, co nie było moje. Nawet nie wiem, co było, nawet nie wiem, co było moje, stare, to jest mnóstwo tabliczek. Ej, zniszcz mi wejście, proszę! Zniszcz mi wejście! No weź mi zabij! Ja nie, mam... nie, no to co latają! O kurde, jest szkielet. Kurde, dobra, co dobra, jest grane? Już tam biegnę, już tam biegnę. O kurde, jaka zadyma. Zabiłeś ich? Tak, jestem tu sam teraz, kurde. Czekaj, zamuruję się. Jakimi prezentami tam trzeba spadać. Co jest grane? Czekam, czekam, tutaj przyjdziesz. Już biegnę, ile zaraz tam, jest tam będę. Ale nie, będziesz miał ciężko przejść, naprawdę, będziesz miał ciężko. Więc co on tak, czemu ten wielki Benam tam zespałnił tyle potworów? Nie, o kurde, znowu ogór, znowu ogór. Wyrzuć mi tam moje i tam już przygotuj. Dobra, dobra, no. Wiesz, co jest najważniejsze? Że Creeper tam nie wybuchł, bo jakby nam te tabliczki zniszczył, nie wiedzielibyśmy o co chodzi. No, prawda, ja nie mogę, to wtedy były tak obstrane na początku. Dobra, rozwal mi bloka. Chodź. Dobra, 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 teraz masz. Gdzie są moje itemy? Aha, zbroka, zbroka. Czekaj, 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 trzeba to zamurować. Muruję, no zamurowałem, dawaj, rzucaj. Teraz tak, to miałeś chyba. Kilofek na pewno miałeś, musiałeś mieć mieczysko. To jest tabliczek w ogóle, ja nie mogę. Kurde, zaraz będziemy wszystko czytać, stary. Dobra, czekaj, spodnie jeszcze chyba nie masz i hełmu. Wszystko? No. Siekierę jeszcze miałem, ale to już tam, to była tylko kamienna. A, dziękuję. Dobra, a więc tak. Dobra, no to mamy wszystko, czekaj. A, tu jest jedynka na górze, bo to jest ponumerowane, widzisz? Tak, widzę, widzę, to czekaj, ale czyta, to czytam po kolei, dobra, czytam po kolei. Dawaj. Ło, będziecie zadawać dużo pytań, chcę wam na nie odpowiedzieć, ale dzieją się tu rzeczy, których nie da się wytłumaczyć. Chcecie mnie zobaczyć, ale to nie takie łatwe. Czekają was długie zadania, dzięki którym dotrzecie do... No właśnie, do czego zobaczycie w przyszłości. Dwójka. Póki co podążajcie za wskazówkami, będziecie musieli walczyć, więc musicie się uzbroić. Podstawowe wyposażenie nie wystarczy, to jest potężniejsze od was.
Co? O czym on mówi? Kurde, ja nie wiem, co chodzi, stary. Czekaj, od was. I chcę was wykończyć, zaczynając od najsłabszych. O kurcze. To jest waszym największym koszmarem. O kurde, ty. Dobra, czekaj, trójka. Dlatego pewnie nie wszyscy przetrwacie. To może być koniec, nie tylko wasz. Prawdopodobnie będziecie chcieli ze mną walczyć, ale to będzie błąd, który was wyniszczy. Chyba, że będziecie współpracować. Działając razem, macie szansę przetrwać. To słuchaj, chcę się do tego odwołać, zanim pójdziemy dobra, dalej. Dobra, no. O tym, że my tutaj jesteśmy, nikt nie wie, tylko my. Tak, nikomu nie mówimy, totalnie, to jest tajemnica. Nie mówimy i ja bym się poznał z tym wielkim B. Chwalić, tak? Kurde, Emilkacza przez 2A i burmistrza Zielonego Króla. Na razie, póki, kurde, nie obczajemy sytuacji. Później mu wszystkim powiemy, ale na razie musimy chronić dobro Palionowa 3. Dobra, czyli na razie 4. Tylko my o tym wiemy i... Tak, 3. Nie możemy powiedzieć. Nikt się nie może 3, dowiedzieć. 3, nie 4. 3. Powiedziałeś 4, no dobra. No nieważne. 4? Gdzie? No, Palionowa 3, no, ale 4, ty powiedzie... 4, 4. A, 4. Dobra, myślałem, że Palionowa 4, ja mówię, że to jest 3. Dobra, no dobra, czytam dalej. Przynajmniej większość... A, czekaj, bo to jest kontynuacja. Działając razem macie szansę przetrwać. Przynajmniej większość z was. Ta jaskinia kryje wiele tajemnic i pokaże wam to, czego nie chcecie zobaczyć. A jeśli już zobaczycie, to nie będziecie już tacy sami. To tyle z mojej strony. Odezwę się do was. Powodzenia. Kurde... Stary, jaka lektura walną, nie? Kurde, czekaj. Co jest grane, ale patrz, co tu jest na środku. I nowy blok. Jak to nowy? O kurde. O kurcze. Ja już słyszę... Daj mi pochodnie, proszę. Dobra, czekaj, biorę ją na drugą łapę. Ło, ty wariacie! Ej, kurde, stary, co tu jest? Kopalnia, stary, ile tu jest tych bloków? Ej, karamba, jego... Ja zakładam, kurcze. A nie mam zbroje już. Ej, jest mało, stary, ile tu jest? Musimy uważać. Ej, kurde, stary, nie idź tędy. Nie idź tam. Nie idź tam, ale nawet się tam nie zbliży. O, kurde, plecy! Plecy! Ej, dobra, widzę, co tu jest. Creeper sprawił, że zobaczyłem. Stary, o co tu chodzi? Lawa. Co ty gadasz? I pochodnia, ale czekaj. Ty, nie mamy jak stąd... A nie, jest jak wyjść. Jezu, się strasznie nie widziałem dźwigni. Nie! Kurde! Co to jest, stary? Co to jest? Czekaj, kurde... Jak to wygląda w ogóle strasznie? Co widzisz za głowa to? Jest w ogóle? Ale co to czekaj. Jest? No nie, wow. W ogóle nie podobne. Nie, w ogóle. To w ogóle nie jest to. To nie jest żaden potwór, ja go jeszcze nie widziałem. To nawet nie jest podobne do Endermana. Stary, co to jest w ogóle? Jakie oczy, jakie zęby? Co to się dzieje? W ogóle za syf? Co jest grane? I to czekaj, co ty zrobiłeś, że ty to nagle widać było? Aha, to się zamyka. O, ale jest źle, słuchaj, jest źle. Bo nie wiemy, co to jest w ogóle za syf. I może być źle na Palionowie. To nie jest to może być wielki B. Przecież może być wielki B. Że myślisz, że się nam pokazał, że to jest on? Mi się tak wydaje, że jest jego twarz. Nie wiem. O kurde. Jak to jest wielki B, no to mamy przestranę, stary. No nie, ja nie chcę z nim mieć żadnego kontaktu. Dobra, wychodzimy stąd, stary, ale nikomu ani słowa o tej... Nikomu ani słowa, nikt się nie może dowiedzieć. Wy też w komentarzach nie możecie pisać ani Milki, ani Pawłowi. Nic, trzymajcie to w tajemnicy, no. Kurczę, no i znowu widzisz, ty pierwszy wychodzisz. Blokami wielkiego B się musiałem zbustować. No widzisz, dobra, kurczę, dawaj. Do czego to doszło? Że już blokami ale wielkiego B? Nie! Co ty uczyniłeś za najgorsze przestępstwo świata? Myślałeś, że się przesunąłeś. O, teraz będziesz miał mojego sprawa. O, ty kurczę. Kurde. Najgorszy. To jest najgorszy, że ja lecę razem z tobą, no kurde! Dlaczego ty tak wolno tam wychodzi? Patrz. Znaczy ja jestem, ja już wyszedłem, ale chciałem iść jeszcze wyżej. Co tu się wydarzyło? Dobra, czekaj, gdzie... Aha, bo tutaj jest wyżej jeszcze, tu. Dobra, bo to jest równo w górę. Kurczę. Ała, kurde, nie mam bloków. A ja tak uda mi się, proszę, No nie! No nie! Kurde! Jak ty to robisz, że ty tak kurdesz? Nie! Kurde, nie! No kurde, nie! No nie! Let's go, moi drodzy! Dlaczego ty za każdym razem wygrywasz w tej wojnie w przepychance? Dobra, no trudno, dobra, o kurde, tu jest dalej noc. Dobra, nie, creeper! Dobra, wracamy z powrotem do wioski, Dobra, stary, co o tym sądzisz? Co teraz?
Nie wiem, stary, ja nic na pewno nie mówię Emil Gaczowi i Pawłowi. Nie, no ja też. Ale ja, to jest tajemnica. Przygotowania do wielkiej walki trzeba będzie zrobić, na pewno. No czyli co? Czyli mnóstwo live'ów, czyli mnóstwo zbierania diamentów i przygotowywania, tak? Live'iksy, nielegalny biznes, pieniądze, wszystko będziemy robić, wszystko. Dobrze. Macie tutaj małą zapowiedź. No, o kurczę. Więc już tuż. I słuchajcie. To w tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na kolejnym odcinku już jutro o godzinie 19:19, w której zobaczymy, jak ta akcja dalej się rozwinie. Ja jestem przerażony, nie wiem totalnie, jak to będzie wyglądało, ale zobaczymy jutro. Trzymajcie się, bijacie do Davika również. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.